1 października 2006. Czwarte spotkanie. Modelarzy rakietowych. W programie zaplanowano 10 startów modeli rakiet oraz dwie próby naziemne silników. Modele przygotowali. Małe, dwie rakiety. Pierwsza to rakieta Trimax, napędzany zestawem trzech silników i kamerą na pokładzie. Druga to model eksperymentalny z silnikiem na paliwo typu Knossal. Kacper, dwie rakiety. Jeden duży model ze zdalnie uruchamianym systemem odzysku oraz mniejszy, z własnym silnikiem karmelkowym. Ząbek, dwie rakiety, duże modele z układem elektronicznym na KMZ-cie wykonanym przez jaskiniowca, jeden z modeli napędzany moim silnikiem klasy H, typu Knok na paliwie Knossal. Ksart, cztery rakiety, dwa modele z silnikami klasy H, na Knossalu i pirotechnicznym systemie odzyskiwania, modele Gaspoli SM3, oraz dwie rakiety z odzyskiem elektronicznym, Maxi Alpha 3 z Dentamagiem i silnikiem wielokrotnego użytku oraz Lacerta z układem jaskiniowca UFSS, napędzana dużym silnikiem gwiazdowym z paliwem Knossal. Udało się.